Jeśli jesteś stałym słuchaczem lub słuchaczką tego podcastu, będzie mi bardzo miło, jeśli poświęcisz chwilę na wystawienie mu oceny. Możesz to zrobić zarówno w aplikacji Spotify, jak i na iTunes. Nie zapomnij zaobserwować mojego podcastu i dodać go do swojej biblioteki. Doceniam każdą formę feedbacku, dzięki któremu program rozwija się i trafia do szerszego grona odbiorców. Dzięki. Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 231. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Jak to jest, że kręcą nas niedostępne kobiety i mężczyźni, albo że dostajemy obsesji na punkcie drugiego człowieka, a on robi wszystko, aby unikać zobowiązań? Żuraw i czapla, kotek i myszka, jak zwał, tak zwał, ale o przedziwnych dynamikach w relacjach słyszymy od zarania dziejów. Te wszystkie zachowania są powszechne i niestety gloryfikowane w popkulturze, ale tak się składa, że nie do końca zdrowe. Jeśli nie słyszeliście o teorii więzi, to gwarantuję, że jest to wiedza, która, i nie mówię tego zupełnie górnolotnie, ale zmieni wasze życie, szczególnie jeśli interesuje was psychologia i samorozwój. Zaprosiłam do siebie psycholożkę i psychoterapeutkę Joannę Grundewantier, aby porozmawiać o stylach przywiązania. Czym one są? Jak się tworzą? W jaki sposób je rozpoznać i czy da się je w cudzysłowie naprawić? Tego wszystkiego dowiemy się w przeciągu najbliższej godziny. To rozmowa tak naładowana wiedzą, że wierzę w to, iż będziemy wszyscy do niej wracać, a może nawet i notować. Także zapraszam Was bardzo serdecznie, ale zanim przejdziemy do rozmowy, chciałam przypomnieć, że w październiku wspieramy Fundację Rock and Roll i kampanię Dzień na U, której celem jest uświadomienie Polkom, że każdy dzień jest dobry na potwierdzenie zdrowia swoich piersi. Dzień na U to dzień, którego potrzebuje każdy z nas, aby potwierdzić swoje zdrowie. Nie pytajcie kiedy, sami ustalcie datę. Regularne badania to forma dbania o siebie tak naturalna jak masaż, siłownia czy spa. Ten jeden raz w roku na pewno ktoś Was zastąpi. Więcej informacji znajdziecie w opisie, a ja zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Joanną Grundewantier. Cześć Joanna. Cześć. Bardzo jest mi miło gościć Cię w programie. Szczególnie, że nie ukrywam, że dzisiejszy temat mnie tak osobiście bardzo, ale to bardzo interesuje. Ale pomyślałam, że na początku zapytam Cię, co Ty na to, gdyby w szkołach uczono nas podstaw psychologii? No myślę, że to jest wspaniały pomysł i wielokrotnie sama się zastanawiałam nad tym, dlaczego tego nie robimy, dlaczego nikt nas nie uczy o tym, jak sobie radzić z emocjami, o tym w ogóle, co to są emocje, co to są myśli, o tym, jak różne sprawy w naszym życiu mogą wpływać na nasze samopoczucie, jak sobie radzić ze stresem, z napięciem, no jakby czegoś takiego w szkole się nie nauczymy. Nauczymy się za to bardzo wielu rzeczy, które można bardzo szybko znaleźć, wpisując kilka słów w Google, więc no myślę, że to jest wielka szkoda, że nie uczymy się o psychologii i o jakby jej wpływie na nas samych w szkołach. No, wydaje mi się, że jednak świat dąży w tym kierunku i że w końcu tak będzie. Wiem też, że w niektórych szkołach no, tak się zdarza, że nauczyciele na własną rękę uczą tego typu rzeczy, na przykład na godzinach wychowawczych albo organizując jakieś warsztaty, więc też nie chcę jakoś mówić, że zupełnie nie ma takiej edukacji, ale na pewno jest jej za mało i byłoby super, gdyby było jej zdecydowanie więcej. No bo jednocześnie widzimy, że tematy związane z psychologią wchodzą do tak zwanego mainstreamu i coraz więcej się o tym mówi, ale zazwyczaj to dotyczy nie dość, że dorosłych, to jeszcze bym pokusiła się o taką generalizację, że kobiet, ale to nie zmienia faktu, że my dopiero po latach uzupełniamy wiedzę na tematy, które powinny być takim naszym fundamentem od najmłodszych lat, po to, żeby po prostu lepiej zrozumieć siebie samych. Tak, no myślę, że ta
mogę chyba powiedzieć, wielka popularność psychoedukacji w ostatnim czasie właśnie z tego wynika, że okazuje się, że jest ogrom wiedzy, ogrom informacji, których nikt z nas nie dostał, a które okazują się no, bardzo, bardzo potrzebne na co dzień. No i dlatego ludzie teraz szukają tego na własną rękę. Fajnie, jak trafiają na dobre i pewne źródła, gorzej, jak trafiają na takie mało profesjonalne. No, więc myślę, że jakaś taka bardziej zorganizowana forma nauki właśnie o emocjach i o psychologii byłaby dobrym rozwiązaniem też na to, żeby można było później, nawet rozwijając się w tym temacie, jednak dobrze selekcjonować te informacje, po które sięgamy. No bo przykładowo, gdyby istniała taka psychoedukacja, to wiedzielibyśmy od dziecka choćby o stylach przywiązania, które są tematem naszej dzisiejszej rozmowy, ale jednocześnie wydaje mi się nadal zagadnieniem bardzo niszowym w Polsce, bo gdzieś tam, wiesz, słuchając na przykład podcastów o tematyce psychologicznej zagranicznych, głównie amerykańskich, pojawiały się już te wątki, a mam wrażenie, że w takim dialogu związanym z psychologią w naszym kraju nadal jest to bardzo, bardzo mały temat, nieznany. Więc co to są style przywiązania? I czy może z twojej perspektywy mówi się o nich dużo? I tylko ja o nich słyszałam rzadko u nas. Wiesz, myślę, że moja perspektywa może być trochę zaburzona, bo ja o stylach przywiązania słyszałam już na studiach, więc wiele lat temu, później sporo też w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego, no więc tutaj dla mnie to jest temat oczywiście bardzo bliski i dobrze mi znany, ale wiem od osób mnie otaczających, że dla nich, nawet dla części psychoterapeutów, na przykład takich, którzy pracują w innych nurtach niż nurt psychodynamiczny czy systemowy, które tak mocno opierają się na teorii więzi, no to to może być taki dosyć odległy temat właśnie nawet dla osób, które są w branży, więc co tutaj mówić o takich osobach, które zupełnie właśnie nie uczyły się psychologii na żadnym etapie swojej edukacji, więc rzeczywiście no jest to taki dość niszowy temat, ale ja akurat się bardzo cieszę, że on jest coraz bardziej przybliżany, no bo myślę, że to są kwestie, które bardzo na nas wpływają, no i świadomość tego, jaki mamy styl przywiązania, co on nam robi, może dużo zmienić w życiu. A odpowiadając na twoje pytanie, co to są te style przywiązania, no to chyba będę musiała się pokusić o taki prawie wykład, może nie z historii myśli psychologicznej, ale blisko, żeby zacząć od tego, jak w ogóle powstała teoria więzi i style przywiązania, no bo takim pierwszym psychologiem, psychoanalitykiem, który zaczął zajmować się tematem więzi, był John Bowlby, który no, zaobserwował coś takiego, że my jako ludzie mamy biologicznie wmontowaną taką skłonność do tego, żeby budować więzi, budować przywiązanie z innymi ludźmi. Że to jakby nie jest koniecznie związane z tym, że zaspokajane są nasze potrzeby fizjologiczne, no ale też właśnie chodzi o bliskość i o poczucie bezpieczeństwa. Więc Bowlby mówił o więzi tak, jako pierwszy zaczął o tym mówić, nawiązując też do badań różnych etologów, którzy z kolei zaobserwowali budowanie się więzi u zwierząt. Myślę na przykład o Harlowie, który robił takie badania na małpach, że jakby małe małpki miały do dyspozycji, no niestety były zabrane od swojej prawdziwej mamy, ale miały do dyspozycji albo taką drucianą, okropną mamę, która dawała pokarm, albo taką pluszową, miłą, ale ona nie karmiła. No i okazało się właśnie, że te małpki spędzały znaczną większość czasu z tą taką miłą, pluszową małpką, a w ogóle nie spędzały czasu z tą drucianą, poza tym, że szły tam najeść się i odchodziły. No i to pokazało, że jakby to, że chcemy być blisko z kimś, to, że jakby budujemy tą więź, nie jest związane wyłącznie z zaspokajaniem potrzeb fizjologicznych i to było taką inspiracją dla Bowlby'ego do tego, żeby zacząć badać więź u ludzi. I właśnie taką no, biologiczną, wrodzoną w nas tendencję do tego, żeby te więzi z innymi bliskimi nam osobami budować. No a kolejną bardzo ważną osobą, jeśli chodzi o teorię więzi, była Mary Ainsworth, która to
współpracując razem z Bowlbeam, stworzyła coś takiego jak procedura obcej sytuacji i to właśnie w wyniku jej badań powstały te style przywiązania. To znaczy powstały pierwsze trzy, później został dodany czwarty. No i ona właśnie obserwując, współpracując z Bowlbeam i obserwując to, że dzieci mogą być przywiązane do swoich opiekunów w różny sposób, stworzyła taką procedurę, żeby sprawdzić, jak to przywiązanie wygląda. I w związku z tym zapraszała do pokoju mamę z małym dzieckiem. Tam obserwowano, jak to dziecko się zachowuje w tym nowym pomieszczeniu, w nowym otoczeniu, czy jakby trzyma się blisko tej mamy, czy eksploruje to otoczenie, czy się bawi, czy się nie bawi. Później ta mama wychodziła z pomieszczenia, dziecko zostawało na chwilkę samo, patrzono na to, jak ono reaguje na tą sytuację, a później wchodziła tam obca osoba i obserwowano, jak dziecko reaguje na obecność takiej całkiem mu nieznanej osoby. I okazało się w wyniku tych badań, że jakby dzieci, które tam badano, można je podzielić na trzy różne grupy takich wzorców reakcji, które się powtarzały. Więc były takie dzieci, które kiedy wchodziły do tego nowego pokoju, no to jakby na początku trzymały się blisko mamy, później zaczynały tą przestrzeń sobie pomału eksplorować, przyglądać się jej, trochę się bawić, trochę sprawdzać, co tam jest. Na wyjście mamy reagowały takim dystresem, okazywały, że im się to nie podoba, wydawały się przestraszone. Gdy wchodziła ta obca osoba, no to to trochę pomagało, ale nie uspokajało dziecka całkowicie. No i kiedy mama wracała z powrotem do pomieszczenia, no to wtedy dziecko uspokajało się w wyniku tego, że ona się pojawiła. No i tą grupę dzieci przypisano do tak zwanego przywiązania bezpiecznego. I to jest takie przywiązanie, które jest, myślę, możemy powiedzieć, najbardziej pożądane. Wzorcowe. Tak, wzorcowe, idealne. Ono dotyczy 60% mniej więcej ludzi, jak się okazuje. Zaskoczyło mnie to. To jest dużo. Tak, właśnie. To 20. Dokładnie. To jest informacja, powiem szczerze, która mnie zaskoczyła. Myślę, że dlatego, że jednak jako psycholog czy psychoterapeuta mamy przede wszystkim do czynienia z osobami, które mają jakieś trudności w obszarze zdrowia psychicznego. No i to zwykle nie są osoby, które mają bezpieczne przywiązanie, no bo to bezpieczne przywiązanie jest właśnie takim czynnikiem chroniącym. Ono oczywiście nie gwarantuje tego, że będziemy idealnie zdrowi psychicznie, ale no jest właśnie czynnikiem, który chroni przed wieloma trudnościami w obszarze zdrowia psychicznego i trudnościami w relacjach, no jest taką fajną bazą do tego, żeby później się dobrze rozwijać. No ale to była jedna grupa dzieci, te bezpiecznie przywiązane, czyli te, które no, zachowywały się tak, jakbyśmy chcieli, żeby się zachowywały, ale no, Mary Ainsworth zauważyła tam również dwie inne grupy dzieci. I jedne z tych dzieci to były dzieci, które jakby wchodziły do tego pokoju i wydawało się, że one się nawet bawią, bo one wchodziły i od razu zaczynały się zajmować różnymi innymi rzeczami. W zasadzie nie zwracały uwagi na tą swoją mamę w tym pokoju. Jeżeli przyjrzeć by się uważniej tej ich zabawie, no to okazałoby się, że tak naprawdę to nie jest zabawa, no tylko, że te dzieci okazują bardzo wysoki poziom napięcia swoim zachowaniem i często to były takie czynności, które miały po prostu wyregulować to napięcie, więc to były dzieci, które były bardzo, bardzo zaniepokojone tą sytuacją, ale nie szukały żadnego pocieszenia u swojej mamy. No prawdopodobnie dlatego, że wiedziały, że go nie dostaną, bo to są dzieci takich opiekunów, którzy no, są niedostępni emocjonalnie, myślę, że tak można by to powiedzieć, którzy nie odpowiadają na potrzeby dziecka, nie reagują na jego potrzeby, więc dziecko uczy się tego, że no, niestety musi radzić sobie samo i takiej pomocy od rodzica nie dostanie. No i to są też dzieci, które kiedy taka mama wychodziła, no one w zasadzie nie okazywały żadnej reakcji na to, że jej nie ma. Pozornie, bo znowu jakby się przyjrzeć uważnie, to one reagują na to napięciem, ale pozornie jakby nie płakały, nie okazywały tego, że nie wołały tej mamy, żeby wróciła w żaden sposób. No i też jakby nie reagowały za bardzo na tą obcą osobę. Nie było też większej różnicy pomiędzy tym, jak reagują na swojego rodzica, a jak reagują na osobę obcą. No i to jest
styl przywiązania, który nazywamy przywiązaniem unikającym. No i on prowadzi w dorosłości do tego, że obawiamy się bliskości. Mhm. To znaczy bliskość kojarzy nam się z jakimś zagrożeniem. Jesteśmy przekonani o tym, że inni ludzie są dla nas niedostępni, że oni nas albo zostawią, opuszczą, albo będą nas ignorować i wchodzimy po prostu w dalsze życie z takim przekonaniem, że z pomocy, wsparcia czy jakiejkolwiek opieki innych ludzi nie możemy w żaden sposób korzystać i musimy sobie po prostu radzić sami. No i była jeszcze trzecia grupa dzieci, które Mary Ainsworth przypisała do grupy dzieci z przywiązaniem lękowo-ambiwalentnym. I to były takie dzieci, które jakby po wejściu do tego pokoju z kolei one trzymały się cały czas bardzo blisko tej mamy. Mhm. Nie eksplorowały w ogóle otoczenia, tylko jakby cały czas pilnowały swojej mamy, żeby ona im nie zniknęła. Były bardzo, bardzo skupione na tym, żeby być blisko niej. Kiedy ona wychodziła, no to reagowały ogromną rozpaczą. Gdy przychodziła obca osoba, to w ogóle nie dawały się uspokoić, nie dawały się ukoić, no były przerażone. I po powrocie mamy też dosyć długo utrzymywał się taki duży poziom dystresu, bo jakby te dzieci dalej były bardzo zdenerwowane, mimo że mama już wróciła, nie dawały się przez długi czas uspokoić. I to jest takie przywiązanie, taki styl przywiązania, który pojawia się, kiedy ci najważniejsi opiekunowie, oni co prawda reagują na potrzeby tego dziecka, nie tak jak w przypadku przywiązania unikającego, kiedy tych reakcji nie ma, ale reagują w sposób taki nieprzewidywalny dla dziecka. To znaczy raz te potrzeby są zaspokojone, raz nie są. To może być tak, że taki rodzic działa według jakiegoś konkretnego planu, kiedy będzie reagował na potrzeby dziecka, tylko to jest jego własny plan, a on nie jest spójny z tym, co okazuje dziecko. To są, mogą być też tacy rodzice, którzy są bardzo lękowi, w związku z czym, kiedy akurat się czegoś przestraszą, no to wtedy otaczają to dziecko ogromną opieką, ale w innych sytuacjach zupełnie nie. Więc dla dziecka to jest nieprzewidywalne i niezrozumiałe, co ja w zasadzie mam zrobić, żeby ten mój opiekun zareagował na mnie. Więc zaczynają się tego domagać coraz bardziej, coraz mocniej. To są takie dzieci, które moglibyśmy uznać może za rozpieszczone, chociaż to wcale nie bierze się z tego, że potrzeby tych dzieci są za bardzo zaspokojone, tylko właśnie z tego, że są zaspokojone nieadekwatnie, że rodzic odpowiada albo nie na tą potrzebę, którą dziecko okazuje, albo odpowiada właśnie tylko czasami. No i takie z kolei dziecko wytwarza w sobie przekonanie o tym, że ono musi się tak bardzo, bardzo starać, żeby dostać opiekę. Ono czuje się bezpiecznie tylko wtedy, kiedy jest bardzo blisko. No i wchodzi w dorosłe życie też z takim przekonaniem, że żeby być bezpieczne, to musi być cały czas blisko i musi o to bardzo zabiegać. No więc to są później w dorosłym życiu takie osoby, które no bardzo mocno angażują się w różne relacje i jakby zawsze potrzebują być blisko, nie są w stanie wytrzymać jakiejś separacji, dystansu, są wtedy przerażone. Cały czas muszą tak mocno, mocno zabiegać o to, żeby relacja była utrzymana. No i to prowadzi też do różnych trudnych doświadczeń, na przykład tego, że trwają w związkach, które im szkodzą, w których dochodzi do przemocy czy do różnych innych trudnych sytuacji. Ale powiedziałaś, że ten styl nazywa się lękowo-ambiwalentny. Totalnie rozumiem ten aspekt lękowy. A gdzie jest ta ambiwalencja? No, ta ambiwalencja jest, ona się przejawia w takim stosunku do tego rodzica. To znaczy ja z jednej strony jakby bardzo, bardzo go kocham i bardzo go potrzebuję i on jest mi niezbędny do przetrwania, no ale z drugiej strony jakby nie wiem, jak on zareaguje, więc trochę się go obawiam, więc na wszelki wypadek będę się trzymać tak bardzo blisko, żeby nic mi się nie stało, będę zabiegać o tą uwagę, będę walczyć o to, żeby się nie oddalić. Ale powiedziałaś, że jest też
czwarty styl, który powstał później, z tego co rozumiem. Tak, tak. On powstał później i to jest styl w zasadzie, no nawet to może nie nazywamy tego za bardzo stylem przywiązania, tylko mówi się o przywiązaniu zdezorganizowanym. No i to jest takie przywiązanie, które zaobserwowano u niektórych dzieci, których nie dało się jakby zakwalifikować do żadnej z tych wcześniej wymienionych grup i on dotyczył takich dzieci, które reagowały w bardzo niespójny sposób. To znaczy raz reagowały tak, jakby były unikające, raz reagowały tak, jakby były właśnie lękowo ambiwalentne, jakby miały lękowo ambiwalentne przywiązanie. Nie dało się ich do żadnej z tych grup przypisać. No i to są takie dzieci, które w wyniku doświadczeń ze swojego życia nie były w stanie wytworzyć żadnego stałego wzorca przywiązania i to jest tak naprawdę taka najbardziej niepożądana sytuacja. Takie przywiązanie dotyczy dzieci, które doświadczały przemocy, które doświadczały różnych takich no bardzo, bardzo traumatycznych rzeczy, ale ze strony tych najbliższych osób, czyli opiekun, który z jednej strony jest tą osobą, od której ja potrzebuję opieki, troski i miłości, ale jest tą samą osobą, która krzywdzi, która jest groźna i to jest przywiązanie, które zdarza się stosunkowo rzadko, no ale ma taki najbardziej destrukcyjny wpływ na psychikę i prowadzi do poważnych trudności w obszarze zdrowia psychicznego w dorosłym życiu. Czy ja dobrze rozumiem, że te style przywiązania formują się wcześnie, czyli nie wiem do którego roku życia, ale w dzieciństwie i dotyczą właśnie głównie relacji z rodzicami, czy też pierwszymi opiekunami, czy są jeszcze jakieś inne czynniki, które to formują? To znaczy te style przywiązania formują się we wczesnym dzieciństwie, więc formują się na samym początku przede wszystkim w wyniku właśnie różnych interakcji z tymi opiekunami, którzy zajmują się niemowlęciem, zajmują się małym dzieckiem, no więc powiedzmy, że zwykle są to rodzice. No ale jakby później, w momencie kiedy dziecko już wychodzi z domu i bardziej zaczyna też wchodzić w interakcje z innymi ludźmi, no to też te doświadczenia mają wpływ na to, jak tworzy się to przywiązanie, chociaż jakby no taką najbardziej kluczową kwestią są te jakby pierwsze doświadczenia z dzieciństwa, no bo to będzie tworzyło taką bazę tego przywiązania, taki dominujący u nas styl przywiązania. Później często różne doświadczenia w życiu mogą nas w tym jakoś utwierdzać. To się dzieje na takiej zasadzie trochę można by powiedzieć takich błędnych kół, no bo w momencie, kiedy mamy na przykład przywiązanie unikające, no to wtedy obawiamy się tych ludzi, trzymamy się z dala od nich, no więc oni też nabierają do nas dystansu, bo nas nie znają, nie mogą się poczuć fajnie i dobrze w relacji z nami, no i to jakby potwierdza dalej takiemu dziecku, że no w zasadzie to inni ludzie nie są fajni, że inni ludzie dokuczają, nie lubią nas, odwracają się od nas. No więc taką najbardziej kluczową kwestią jest to właśnie, z jakim stylem przywiązania wychodzimy z domu, no ale później są też różne doświadczenia, które mogą albo wpływać pozytywnie na ten styl przywiązania, jeżeli na przykład trafimy na jakiegoś fajnego dorosłego w życiu, nie wiem, to może być nauczyciel, to może być ktoś taki, no kto trochę obejmie opieką i będzie dawał wsparcie i to może jakby pomagać wytworzyć trochę bardziej bezpieczny styl przywiązania. No a jeżeli będziemy trafiać na takie osoby, które utwierdzają nas w tych przekonaniach, które już mamy na temat siebie, czyli albo, że inni na temat siebie, że ja nie jestem, nie wiem, wart miłości, że muszę tak bardzo zasługiwać na tą opiekę i troskę, albo z kolei właśnie, że inni ludzie są niedostępni i będą raczej albo krzywdzić, albo opuszczać. No to jakby może być tak, że te przekonania będą się potwierdzać i będziemy się w nich utwierdzać w przyszłości. Więc jakby jest taka baza i to jest to przywiązanie, które wynosimy z domu, no i później na to nakładają się różne kolejne doświadczenia już poza domem. Czy to oznacza, że my możemy zmienić w dorosłym życiu nasz styl przywiązania? Czy ta baza jest na tyle plastyczna, że my czasem nieświadomie, wchodząc w jakąś relację, a czasem bardziej świadomie, analizując swój styl przywiązania, czy też pracując ze specjalistą, możemy sprawić, że staniemy się
bezpieczni, lub w drugą stronę, może nasz bezpieczny styl nagle zostanie zaburzony. To też jest jakaś obawa. Tak, obie te rzeczy są możliwe. Jeśli chodzi o, może zacznę od tego, jak właśnie trochę poprawić swój styl przywiązania, no to niestety to jest bardzo trudne. To znaczy te style przywiązania, które wynosimy z domu, no one są takie względnie stałe. To nie znaczy, że nie da się ich zmienić, ale no nie wydarzy się to w wyniku, nie wiem, przeczytania jednej książki albo wysłuchania jednego podcastu, ale możemy z tym pracować i możemy starać się to zmieniać, to zajmuje zwykle kilka lat, więc tutaj nie możemy się szykować na takie szybkie zmiany, ale jeżeli chcemy, identyfikujemy taki kłopot, zauważamy to u siebie i chcemy to zmieniać, to jest możliwe, wymaga właśnie pewnej dozy pracy i determinacji. Oczywiście może tu przyjść z pomocą psychoterapia, ale można też to robić samodzielnie, obserwując uważnie samego siebie, reflektując nad tym, co ja robię, dlaczego to robię, jakie uczucia mnie do tego prowadzą, co się we mnie pojawia, kiedy ktoś się zachowuje tak. I stopniowo dzięki temu też doświadczać bardziej bezpiecznych relacji, no bo to jest tutaj tak naprawdę kluczowe, że żeby ten styl przywiązania się zmienił, no to nie wystarczy samo myślenie i analizowanie, ale też w wyniku tego myślenia, analizowania, zmiany własnego zachowania, my potrzebujemy doświadczyć takich bezpiecznych relacji, potrzebujemy doświadczyć tego, że ludzie, nie wiem, nie zawsze mnie odrzucają i opuszczają, albo z kolei nie zawsze jakby bliskość mi zagraża i mnie krzywdzi. Tylko potrzebujemy doświadczyć tych bezpiecznych relacji i wtedy w wyniku tego, że sobie jakby trochę to poukładamy w głowie, trochę dodamy refleksji na temat tego, dlaczego w jakiś sposób się czuję, dlaczego w jakiś sposób się zachowuję, będziemy starali się to zmieniać i dzięki temu będziemy mogli doświadczyć innych relacji niż do tej pory, to jest drogą do tego, żeby zmienić właśnie ten styl przywiązania przez takie różne doświadczenia, które będą konkurowały z tym z wczesnego dzieciństwa. I oczywiście też, tak jak powiedziałaś, niestety może być tak, że ten bezpieczny styl przywiązania zmieni się na któryś z tych pozabezpiecznych. To są stosunkowo rzadkie sytuacje, no bo jednak właśnie ten styl bezpieczny jest taką fajną bazą, która chroni przed trudnymi doświadczeniami, przed traumatycznymi doświadczeniami, w sensie przed taką destrukcją tych traumatycznych doświadczeń, ale no oczywiście nie uchroni nas całkowicie i może się zdarzyć tak, że w wyniku właśnie jakichś takich traumatycznych doświadczeń w relacjach, no to nasze bezpieczeństwo, ten nasz styl przywiązania bezpieczny zostanie zaburzony, no i wtedy trzeba go spróbować odbudować, co może być o tyle łatwiejsze, że jeżeli już wygenerowaliśmy na początku ten bezpieczny styl przywiązania, no to mamy bardzo dużo doświadczeń, do których możemy sięgnąć z tego wcześniejszego czasu, które nam pokazują, no, że jednak ci ludzie są jakoś godni zaufania, a my może jednak jesteśmy warci właśnie miłości, opieki i troski. A styl przywiązania rzutuje na wszystkie nasze relacje, czy to głównie dotyczy relacji, nazwijmy je, romantycznymi? Mm-hmm. I wtedy możemy po prostu pięknie zobaczyć taki obrazek tego, jak łączymy się w pary z kimś, kto odpowiada temu wzorcowi, który znamy. Na pewno nasz styl przywiązania wpływa na wszystkie relacje, w jakie wchodzimy, no bo ten styl przywiązania, który mamy, on się wiąże też z czymś takim, co nazywamy wewnętrznymi modelami operacyjnymi, czyli takimi modelami, które nam właśnie pomagają orientować się w świecie, przewidywać to, jak inni ludzie się zachowają, jak mnie potraktują. I mamy takie wewnętrzne modele operacyjne samego siebie, czyli jaka ja jestem, i wewnętrzne modele operacyjne innego człowieka, drugiego człowieka. Jaki on jest, jak mogę się spodziewać, że on mnie potraktuje, jak na mnie zareaguje. No i na podstawie tysięcy spotkań z tym pierwszym opiekunem czy opiekunami, którzy się mną zajmowali, ja właśnie tworzę sobie takie wyobrażenie tego, jacy są ludzie, jaka ja jestem i jak oni będą mnie traktować. No i to uruchamia się we wszystkich relacjach, tylko jest oczywiście najbardziej widoczne w tych najbliższych, czyli często albo właśnie z partnerem, z partnerką, albo z własnymi dziećmi, tutaj bardzo też mocno może to się pojawić, albo z bliskimi przyjaciółmi, tutaj też będą te
style przywiązania możliwe do zauważenia. Myślę, że ważne jest też to, że może być tak, że my w różnych relacjach uruchamiamy trochę inny styl przywiązania. Pokazuje się u nas trochę inny styl przywiązania. To znaczy mamy taki ten bazowy styl przywiązania, który jakby najbardziej nas dotyczy, ale może się okazać, że w niektórych relacjach funkcjonujemy zgodnie z innym stylem. Że jakby mamy takie specyficzne style specjalnie dla jakiejś relacji. Więc też to nie jest tak, że ten jeden styl przywiązania jakoś tak do końca nas definiuje. On może być taką bazą i wtedy najczęściej właśnie będzie się pojawiał w takich najważniejszych relacjach przywiązaniowych. No a na przykład w innych będą się ukazywały inne style przywiązania. A czy mogłabyś opisać każdy z tych styli przywiązania na przykładzie jakiejś relacji, no takiej partnerskiej? Jak to może wyglądać? My z każdym stylem, w jaki rodzaj relacji i w jaki model wchodzimy? Bo przecież to też będzie bardzo pomocne, żeby może nasi słuchacze zdali sobie sprawę, jakie mają pewne schematy u siebie. Okej, no to zacznę od oczywiście najfajniejszego stylu, czyli bezpiecznego. No i jeżeli mamy bezpieczny styl przywiązania, to też badania pokazują, że zazwyczaj wtedy wchodzimy też w relacje z innymi osobami, które mają bezpieczny styl przywiązania. No i wtedy mamy super sytuację, bo mamy dwie osoby, które jakby potrafią funkcjonować razem, ale potrafią też funkcjonować oddzielnie, no bo to jest też bardzo ważna kwestia w temacie przywiązania, że tutaj chodzi o te tematy bliskości i separacji, czyli jak ja sobie radzę z bliskością i jak radzę sobie z separacją. No i jeżeli mamy dwie osoby z bezpiecznym stylem przywiązania, no to one będą sobie dobrze radziły i z bliskością, będą się fajnie, bezpiecznie, dobrze czuły będąc blisko, ale będą też się fajnie i bezpiecznie czuły będąc daleko od siebie. Będą też w stanie znieść jakieś ewentualne rozstanie czy właśnie dłuższą separację. Będą w stanie rozmawiać o emocjach. Obie mają wtedy takie w miarę zdrowe poczucie własnej wartości i akceptację dlatego, że przeżywają różne emocje i te trudne, i te przyjemne i mogą je przeżywać razem w relacji z drugą osobą. No więc jeżeli mamy dwie osoby z bezpiecznym stylem przywiązania, no to mamy duże szanse właśnie na taką fajną, dobrze funkcjonującą, powiedzmy sobie, zdrową relację. Myślę, że będę to pokazywać na takich dosyć skrajnych przykładach, żeby była widoczna ta różnica, ale na pewno chcę też powiedzieć, że jakby te style przywiązania to jest pewne spektrum, prawda? I to nie jest tak, że mamy albo taki całkowicie bezpieczny, a jak nie, no to już mamy jakiś taki zupełnie okropny, pozabezpieczny, tylko też możemy być gdzieś na tym spektrum i możemy czasem funkcjonować, zwłaszcza takie osoby, które już zaczęły jakąś pracę nad tym, mogą czasem funkcjonować w taki bezpieczny sposób, a czasem mogą się wciąż uruchamiać te pozabezpieczne sposoby wchodzenia w relacje pochodzące z tych właśnie pozabezpiecznych styli przywiązania. No ale posłużę się właśnie takimi dosyć skrajnymi przykładami. Więc jak mamy taką osobę o unikającym stylu przywiązania, no to będzie osoba, która bardzo się obawia bliskości. Albo się obawia, albo czuje, że jej nie chce, że jej nie potrzebuje, że poradzi sobie świetnie sama. No więc w takich związkach romantycznych to będzie taka osoba, która jest niedostępna emocjonalnie, która na przykład pojawia się, a później zaraz znika. Albo to są też nierzadko osoby, które angażują się w związki z osobami, które są już zajęte. Są w związkach małżeńskich albo w innych relacjach, no bo wtedy jakby mają od początku zagwarantowane to, że tutaj jakby nie będzie bliskości, prawda? Nie będzie tego, czego się obawiają. Więc to są takie osoby, które będą trzymały mocno na dystans, które nie będą chciały się zbliżać, które kiedy jakby bliskość kojarzy im się z jakimś zagrożeniem, kojarzy im się z czymś niedobrym, nie czują się bezpiecznie w bliskości, czują, że muszą poradzić sobie ze wszystkim same, no i też w związku z tym nie potrafią korzystać z tej bliskości jako formy wsparcia, jako też czegoś, co może pomóc poradzić sobie z trudnymi sytuacjami. Także są takie jakby odcięte od tej bliskości. No a z kolei jak mamy osoby o lękowo-ambiwalentnym stylu przywiązania, no to będą osoby, które
No, one są na drugim końcu tego spektrum, czyli tak jak te osoby unikające, no to stawiają na separację i w tej separacji czują się dobrze, no to osoby lękowo-ambiwalentne czują się dobrze wyłącznie w tej bliskości, wyłącznie kiedy są bardzo blisko drugiej osoby, więc one na przykład będą czuły się przerażone, jeżeli ta bliska dla nich osoba gdzieś im na chwilę znika z oczu, nie są w stanie wytrzymać tego, nie wiem, że partner czy partnerka, powiedzmy, wyjedzie w delegację albo wyjdzie ze znajomymi na imprezę, jakby czują się przerażone, kiedy ta osoba znika z oczu, czują się przerażone, kiedy czują, że coś jest w relacji nie tak, a będą też bardzo na to wyczulone, że coś się może dziać nie tak. No i tak jak mówiłam, to są też osoby, które będą za wszelką cenę trwały w związku, niezależnie od tego, co tam się dzieje, no i które zapominają o swoich potrzebach i o samych sobie, są jakby w pełni skupione na tej drugiej osobie po to, żeby ją utrzymać przy sobie, żeby mieć pewność, że zatroszczą się o jej potrzeby, o to, że jest jej dobrze i że nie, dzięki temu nie zostaną opuszczone, bo tylko wtedy czują się bezpiecznie, jak mają tą osobę bardzo, bardzo blisko siebie. A co ze zdezorganizowanymi? No, zdezorganizowane osoby to będą takie osoby, którym po pierwsze w ogóle trudno będzie stworzyć bliskie związki, a jeżeli już je stworzą, no to właśnie będą w tych relacjach takie nieprzewidywalne. To znaczy raz będą bardzo blisko, będą szukały tej bliskości, będą chciały po prostu prawie się zlać z tą drugą osobą, a zaraz będą przeskakiwały w unikanie i gdzieś będą znikały, będą się tą bliskością przerażały i będą uciekały gdzieś daleko, daleko. Więc to będą takie osoby, z którym no jakby ich zachowanie będzie bardzo trudne do przewidzenia w relacjach i ta bliskość będzie właśnie raz bardzo pożądana, bardzo potrzebna, a z kolei za chwilę będzie całkiem przerażająca i kiedy zbliżam się, no to jednocześnie no tu jest ten problem, że to są te osoby, które doznały często właśnie przemocy, krzywdy ze strony najbliższych i najważniejszych osób, no więc kiedy dochodzi do tej bliskości, no to czują przerażenie, no bo jestem blisko, czyli zaraz spotka mnie jakaś krzywda, no bo te osoby, które są bliskie, no to one właśnie krzywdzą i robią złe rzeczy, więc zbliżam się, a później jest to przerażenie, że coś mi się tu złego stanie i muszę uciekać. Bo z tego, co mówisz, też wnioskuję, że właśnie osoby z tej czwartej grupy to są te, które najbardziej potrzebują pomocy, bo te pozostałe, oczywiście bezpieczny jest tym idealnym, ale zarówno osoby lękowo-ambiwalentne, jak i te unikające są w stanie zbudować relacje, może nie wiem, czy świadome swojego stylu przywiązania, ale jest to bardziej wykonalne niż w przypadku osób zorganizowanych, że tam ci już naprawdę potrzebują się przyjrzeć temu problemowi. Mm-hmm. Czy tak trochę jest? Trochę może tak być, ale myślę, że wszystkie te pozabezpieczne style przywiązania wymagają przyjrzenia się, bo wszystkie niosą ze sobą jakieś niebezpieczeństwa. No osoby o unikającym stylu przywiązania będzie im jednak trudno stworzyć dobre relacje właśnie, bo one będą uciekały od tej bliskości. Oczywiście to się zdarza, że wejdą w relacje i że się uda, no ale też to będzie stosunkowo szybko prowadziło często do frustracji po drugiej stronie, no bo mamy do czynienia z kimś, kto w ogóle nie chce być blisko i kto trzyma mnie cały czas na dystans. Z kolei te osoby lękowo-ambiwalentne, no one będą właśnie za wszelką cenę trwały w związkach, które mogą im ich krzywdzić i też będą czuły się okropnie, kiedy są samotne, czy kiedy nie mają partnera, albo właśnie jakiejś takiej bliskiej bardzo osoby. Więc no wszystkie te style przywiązania pozabezpieczne będą prowadziły do no, różnych takich przykrych i trudnych doświadczeń w obszarze naszej psychiki, więc no, myślę, że każdy z nich wymaga jakiegoś zaopiekowania się, niekoniecznie, nie wiem, długoterminowej psychoterapii, ale jakby takiego w ogóle przyjrzenia się temu, jak ja funkcjonuję w związkach, jak ja funkcjonuję w życiu, jak radzę sobie sam czy sama, a jak radzę sobie z innymi ludźmi. A czy możemy mówić o jakichś tendencjach, na przykład, że osoby lękowe zwykle łączą się z lękowymi
a unikający z unikającymi lub odwrotnie, że to się miesza, że coś, że jakiś styl przyciąga drugi. Mhm. Tak, pojawiają się takie tendencje, tak jak mówiłam właśnie, osoby z bezpiecznym stylem przywiązania zwykle będą się łączyły w pary ze sobą, chociaż może się też tak zdarzyć, że jakby osoba z bezpiecznym stylem przywiązania połączy się w pary z kimś spoza bezpiecznym, to wtedy może być bardzo dobre doświadczenie dla tej osoby, która ma inny niż bezpieczny styl, trochę trudniejszy dla tej z bezpiecznym. Ale najczęściej jest tak, że właśnie te osoby, niestety najczęściej jest tak, że te osoby z poza bezpiecznymi stylami będą się łączyły w pary ze sobą. I tutaj powiem szczerze, że nie wiem, jak to dokładnie wygląda w badaniach, ale raczej to jest tak, że mogą się łączyć i tak, i tak. To znaczy i osoby unikające z unikającymi, ale też osoby unikające z lękowo-ambiwalentnymi. No i jak mamy połączenie osoby unikającej z osobą lękowo-ambiwalentną, no to koszmar. Mamy... Tak, trochę koszmar, prawda? Bo jedna osoba tak strasznie potrzebuje tej bliskości, a ta druga nie znosi tej bliskości i nie może jej wytrzymać, więc ucieka. No, więc ta osoba lękowa czuje się przerażona, opuszczona i smutna. A niestety no, tak może być, że będziemy się w ten sposób łączyć, no bo my w naszym życiu jakby powtarzamy pewne rzeczy, których doświadczyliśmy, prawda? Wybieramy to, co znamy i jakby wybieramy ludzi, którzy traktują nas podobnie jak ludzie w naszej przeszłości. Więc jeżeli mamy kogoś, kto ma taki ambiwalentny styl przywiązania, no to z dużym prawdopodobieństwem będzie właśnie wybierał sobie na partnera czy na partnerkę osobę, która w jakiś sposób opuszcza albo jest jakoś nieprzewidywalna, jest taka niestała w tych swoich uczuciach, więc no jest duża szansa na to, że właśnie trafimy na kogoś, kto będzie nam jeszcze potwierdzał to, aha, okej, no ja nie jestem warta miłości, bo przecież on mnie opuszcza tak samo, jak wszyscy mnie opuszczali. Czyli to utrwala te nasze wzorce z dzieciństwa i pogłębia trochę te zaburzone style. Tak, właśnie niestety jest tak, że one, jeżeli zostawimy je same sobie, to raczej mają tendencję do tego, żeby się potwierdzać, żeby się utrwalać, niż do tego, żeby się samouleczać. Do takiego uleczenia jest potrzebny jakiś impuls, jest potrzebna świadomość, jest potrzebne no, takie świadome zajęcie się tym najczęściej. Rzadko jest tak, że one same z siebie się uleczą, właśnie raczej w związku z tym, że mamy te nasze wewnętrzne modele operacyjne i że jakby kierujemy się nimi też wybierając partnerów i wchodząc w relacje, no to raczej będą się potwierdzały te przekonania na temat nas samych, które już mamy. Czyli jeżeli mam przekonanie, że nie jestem warta miłości i moje potrzeby nie są ważne, no to wybiorę sobie na osobę bliską, kogoś, kto mnie będzie w tym utwierdzał. Też mam wrażenie, że otaczający nas świat, media czy kultura, tutaj mam na myśli konkretnie filmy, seriale, pewnie też książki, wcale nam nie pomagają w tym, żeby te style przywiązania uleczyć. To też myślę byłby osobny temat na podcast, jak właśnie wzorce z różnych znanych filmów i opowieści nam pokazały, jak nie powinny wyglądać relacje. Ale właśnie w kontekście tych stylów przywiązania, choćby to, że nie wiem, wydaje nam się, że marzymy o stabilnym, odpowiedzialnym partnerze, który będzie nas po prostu kochał i da nam poczucie bezpieczeństwa, a jednocześnie pociąga nas typ, tutaj nie ma on płci oczywiście, takiego właśnie, nie wiem, bad boya, mówiąc jakimś takim banałem, tak? Czy właśnie osoby, która jest właśnie niedostępna. I też myśląc o naszej rozmowie, pomyślałam o takim przykładzie, że słyszymy nieraz taką radę, że udawaj niedostępną, czy niedostępnego. Jakbyśmy sami chcieli dalej grać w grę tych złych wzorców przywiązań. I właśnie wracając do przykładu numer jeden, to, że mamy jakieś wyobrażenie relacji, w jakiej chcemy być, to jest chyba osobna sprawa, a to, co nasza, nie wiem, nieświadomość, czy to, co nasza właśnie ta pamięć z przeszłości do czego nas pcha, to jest zupełnie co innego i może się okazać, że my nadal wpadamy w te niezdrowe, toksyczne relacje
Mimo, że wydaje nam się, że to, w ogóle tego nie chcemy, że to nas nie interesuje. Tak, no myślę, że to jest bardzo ważne, o czym mówisz, że myślę, że każdy z nas, albo prawie każdy, gdyby miał tak świadomie powiedzieć, w jaki chce wejść związek, czy jak chce, żeby jego relacja romantyczna wyglądała, albo jego relacje też z przyjaciółmi wyglądały, no to będzie mówił o takich zdrowych, fajnych relacjach, bezpiecznych relacjach. No i gdybyśmy wszyscy kierowali się w życiu wyłącznie tym, co świadome, no to tylko w takie relacje byśmy wchodzili. Tylko niestety właśnie te nasze style przywiązania i te wewnętrzne modele operacyjne, one często nie są uświadomione. My sobie nie zdajemy sprawy z tego, że one nami kierują i że zachęcają nas do tego, żeby zachowywać się w sposób, no, który prowadzi nas do relacji wcale niedobrych dla nas i utwierdzających nas w tym, że coś jest z nami nie tak. Albo coś jest nie tak z innymi ludźmi. Też wydaje mi się, że dążąc do tego stylu bezpiecznego, ale nie przepracowując tego w sobie, może się okazać, że ten styl bezpieczny wydaje nam się być nieatrakcyjny. Ja też jakby sama w swojej psychoterapii o tym rozmawiałam, ale też zgłębiam ten temat. Jest to dla mnie fascynujące, kiedy nawet wymieniam doświadczenia z przyjaciółmi, że mówi się coraz więcej o tym, że ta relacja dobra, zdrowa powinna być taka zwykła, taka dobra, taka spokojna, taka no bez tych fajerwerków i bez tych właśnie wahań emocji, że jest wspaniale i nagle jest tragicznie. A właśnie osoby, które mają jakiegoś rodzaju tutaj, no nie wiem, czy zaburzenia to jest dobre słowo, ale powiedzmy te style mniej zdrowe, będą dążyły właśnie do tych wrażeń, które nie są bezpieczne i ten bezpieczny partner może nam się wydawać w ogóle jakiś nudny. I to jest takie niepokojące, że co zrobić, żeby ten wzorzec, który nie jest może dla nas taki atrakcyjny, nagle stał się tym pożądanym. Czy trzeba się tyle razy przejechać na tych złych? Właśnie niestety to przejeżdżanie się na złych to nie jest wystarczająco, bo jako ludzie mamy taką tendencję, że mimo tego, że doświadczamy właśnie czegoś złego w relacji, to powtarzamy te same zachowania. Robimy to, czego się nauczyliśmy w dzieciństwie i dalej próbujemy w ten sam sposób i dalej sobie potwierdzamy dokładnie to samo. Więc jakby samo przejechanie się to jest za mało. Potrzebna jest jeszcze właśnie jakaś taka pogłębiona refleksja na temat samego siebie, na temat tego, dlaczego ja tak funkcjonuję. Co mi to daje? Co sprawiło, że właśnie tego szukam? Co sprawiło, no, nawet taka refleksja nad tą nieudaną relacją, prawda? Co sprawiło, że ja w nią weszłam? Co sprawiło, że co mnie tam tak przyciągało? Jakie uczucia się we mnie pojawiały? Jakby przyjrzenie się takie naprawdę uważne temu, co się we mnie działo w związku z tą drugą osobą, co ta osoba we mnie aktywowała, no i jakby czemu się na to zdecydowałam, prawda? Jakie właśnie te nieświadome, nie wiem, pragnienia, emocje, myśli mnie zaprowadziły w to miejsce, gdzie doświadczam znowu tego samego. No i to może być bardzo trudne do zrobienia samodzielnie. Często robi się to w psychoterapii, ale myślę, że to nie jest niemożliwe, że można też nad tym pracować samemu. W momencie, kiedy mamy taką autorefleksję, udaje nam się zweryfikować nasz styl przywiązania i podejmujemy decyzję, że już nie chcemy wchodzić w takie relacje. No to jest jakaś tam teoria. Bo w praktyce może się okazać, że my nadal no, nie czujemy właśnie pociągu do tych osób, które może byłyby idealnym partnerem. Dalej przyciągają nas osoby, które powielają te wzorce. Czy są jakieś, nie wiem, narzędzia, sposoby, żeby mieć nad tym jakąś większą kontrolę, żeby, nie wiem, pisać sobie, prowadzić jakiś dzienniczek albo po prostu być ze sobą szczerym lub umieć się zatrzymać odpowiednio wcześnie. Bo jakby podjęcie decyzji to jedno, ale wcielenie tego w życie wydaje mi się być dosyć trudne właśnie bez pomocy na przykład psychoterapeuty. Tak, no to nie jest łatwe i chyba nie ma tutaj jakiejś magicznej sztuczki, która nam pomoże to zrobić. Właśnie, nie ma magicznej aplikacji, ale no taką techniką, która myślę, że może przychodzić z pomocą, no to jest w sumie to, co powiedziałaś, czyli to, żeby się zatrzymać i zastanowić. Czyli tak naprawdę to, żeby uruchomić taki proces, który nazywamy w terapii psychodynamicznej mentalizowaniem, czyli jakby rozumienie tego, co się ze mną dzieje, poddawanie tego refleksji i nadawanie temu znaczenia. Czyli jeżeli jakby obserwuję
że zachowuję się w sposób, który postanowiłam sobie, że nie będę się zachowywać, czyli powiedzmy, nie wiem, odzywam się do kogoś, kto wiem, że wiem i jestem tego pewna, nie jest dla mnie dobrym partnerem, no ale jednak mam taką wielką ochotę się do niego odezwać, no to techniką, którą można tutaj zastosować, jest właśnie takie pauzowanie i przewijanie, czyli jakby zatrzymuję to zachowanie, nie robię tego i cofam się troszeczkę, żeby zobaczyć, co mnie tutaj zaprowadziło i jakby co to za impuls sprawił, że ja teraz siedzę i piszę tego bardzo długiego SMS-a, bo no, może się okazać, że to wcale nie jest ani pociąg, ani jakieś zakochanie w tej osobie, tylko że pojawił się jakiś bodziec, który na przykład mnie zestresował, zmartwił, zasmucił i on aktywizuje ten nasz system przywiązania, no bo też przywiązanie, ono, te zachowania przywiązaniowe uruchamiają się w momencie, kiedy pojawia się jakieś zagrożenie, jakiś dystres wewnętrzny, zewnętrzny, czyli to może być jakieś zdarzenie, ale to może być też jakaś myśl, jakaś emocja i ona nas pcha do tego, żeby szukać jakby tego pocieszenia w relacji z drugą osobą. No i ponieważ my mamy te style przywiązania, no to te zachowania przywiązaniowe, które będą się aktywowały, to są właśnie te spójne z naszym stylem przywiązania. Więc jakby takie, i to dzieje się automatycznie, dzieje się poza naszą świadomością, więc takie zapauzowanie tego zachowania i zastanowienie się, jakby co tu się zadziało, prawda? Z jaką emocją ja sobie nie mogłam poradzić i potrzebuję I potrzebuję w jakiś sposób się zachować, potrzebuję coś zrobić, żeby ta emocja minęła, żeby jej nie czuć, prawda? Czy ja poczułam się, nie wiem, samotna, czy poczułam się smutna, czy poczułam się czymś zdenerwowana. I teraz w ten sposób sobie radzę, że właśnie odzywam się do tej osoby, do której nie powinnam. I jeżeli to zidentyfikujemy, a wiemy, że w ten sposób nie chcemy się zachowywać, no to wtedy możemy szukać jakiegoś alternatywnego zachowania, alternatywnego sposobu na to, żeby sobie z tą sytuacją czy z tą emocją poradzić, no ale do tego potrzebne jest właśnie to zapauzowanie, przewinięcie, żeby nie działać automatycznie, żeby nie kierowało nami to, co nieświadome, tylko żeby dodać do tego tą refleksję, właśnie to mentalizowanie, czyli co się ze mną dzieje, co ja poczułam, co się wydarzyło, co wywołało we mnie to uczucie, no i co ja mogę z nim zrobić, jak mogę sobie w tym pomóc, ale rzeczywiście pomóc, a nie zaszkodzić. No właśnie, bo co mi to da, że odezwę się do tej osoby? Tak. Dokładnie. Jaką pustkę ma to wypełnić? Czy to rzeczywiście nas nakarmi? Tak, to może przynieść ulgę na chwilę, prawda? Bo ja wyrzuciłam tą emocję w ten sposób, ją wyregulowałam, no ale wiem, że długoterminowo to będzie miało dla mnie jakoś przykre albo bolesne konsekwencje, więc możemy, jeżeli zrozumiemy to, co się z nami dzieje, zrozumiemy to zachowanie, to jaką funkcję ono pełni i co było bodźcem do tego, żeby w taki sposób się zachować, no to wtedy dopiero możemy szukać alternatyw. I tutaj wracamy trochę do początku naszej rozmowy, bo gdyby nas ktoś nauczył, jakie mamy emocje, jak w ogóle nimi zarządzać, jak nie działać pod wpływem jakiegoś impulsu, który nas może prowadzić zupełnie w inną stronę niż ta, w jaką chcemy iść w naszym życiu, by zaspokoić swoje prawdziwe potrzeby, to byłoby o wiele lżej. Ale wspomniałaś też, że duży wpływ style przywiązania mają nie tylko na nasz dobór partnera, partnerki, partnerów, ale na to, jakie mamy relacje z naszymi dziećmi. Tutaj myślę, że też otwiera się po prostu gigantyczny wątek i jako osoba, która może w przyszłości chciałaby mieć dzieci, jestem pewna, że jest mnóstwo innych ludzi, którzy mają takie obawy, co my możemy zrobić tym naszym dzieciom, niezależnie od naszych intencji. No przerzucamy na nie, zakładam, wszelkiego rodzaju wzorce. Stąd moje pytanie brzmi, w zasadzie są dwa. Pierwsze jest takie, czy my z automatu przekazujemy swój styl przywiązania swoim dzieciom? I druga rzecz, czy my możemy tym dzieciom trochę zaprojektować ten bezpieczny styl? Tak, to znaczy na pewno istnieje takie połączenie, że rodzice, którzy mają pozabezpieczne style przywiązania i jakby nic z tym nie robią, tylko z takim stylem przywiązania wchodzą w relacje z dziećmi, no to będą przekazywali te style właśnie swoim dzieciom i one będą też podobnie cechowały się pozabezpiecznymi stylami przywiązania. Oczywiście to można temu zapobiec w momencie, kiedy no właśnie reflektujemy nad tym, czemu się zachowujemy w taki sposób, jak wchodzimy w relacje, jak
chcemy budować relacje z naszymi dziećmi, czyli nie działamy na takim autopilocie, robię dokładnie tak, jak nie wiem, mnie nauczono, mimo że to było dla mnie szkodliwe albo przykre, tylko jednak poddajemy to refleksji. No a żeby zbudować bezpieczny styl przywiązania u dziecka, no to tutaj też nie ma za bardzo jakichś takich sztuczek, ale przede wszystkim jakby takie cechy, czy może takie zachowania rodzica, które prowadzą do bezpiecznego stylu przywiązania, to jest responsywność, czyli odpowiadanie na potrzeby dziecka, czyli jednak to, że no, nie zostawiamy dziecka do tego, żeby się wypłakało i w końcu zaśnie, tylko jeżeli dziecko płacze, no to odpowiadamy na tą potrzebę i w ten sposób pokazujemy dziecku właśnie, no, że jeżeli czegoś potrzebuje, jeżeli jest mu z czymś trudno, no to może tego pocieszenia szukać w relacji. Więc jest ta responsywność jako bardzo, bardzo ważny aspekt budowania bezpiecznego przywiązania. No też to, że właśnie reagujemy na potrzeby dziecka jest bardzo ważne. No i to, że jakby traktujemy dziecko jako kogoś ważnego, jako ważnego członka rodziny, chcemy, żeby mu było dobrze, cieszymy się tą naszą wspólną relacją, cieszymy się wspólnym czasem, możemy czerpać z tego wspólnego czasu, ale też bardzo ważne jest takie odzwierciedlanie dziecka. To znaczy tu chodzi o takie zachowania, w których jeżeli dziecko okazuje jakąś emocję, no to rodzic na nią adekwatnie reaguje. Czyli jeżeli dziecko okazuje smutek, no to większość z nas będzie miało automatycznie taką reakcję, żeby mówić, ojej, jak ci smutno. I jakby żeby no, trochę się dołączyć do tego dziecięcego smutku i starać się je pocieszyć. I to jest właśnie dobry trop. To, czego nie chcemy, no to jakby wyśmiewania tych emocji albo ignorowania tych emocji. No po prostu dzieci potrzebują czuć, że to, co czują, jest ważne, że ich potrzeby są ważne i że ci ludzie wokół na nie odpowiadają. Myślę, że też bardzo ważne jest to, że dzieci nie potrzebują idealnych rodziców, tylko jednak wszystkie teorie i badania mówią o tym, że potrzebujemy takiego wystarczająco dobrego rodzica, czyli nie ma rodziców, którzy będą w stanie zawsze idealnie odpowiedzieć na każdą potrzebę dziecka, ale tu chodzi o to, żeby próbować, żeby traktować to jako coś ważnego, żeby reagować, kiedy dziecko okazuje dystres, kiedy okazuje, że coś jest nie tak i żeby starać mu się w tym pomóc. My nie zawsze będziemy w stanie to zrobić idealnie, ale żeby nie zostawiać dziecka samego z tymi jego niezaspokojonymi potrzebami, z tym jego smutkiem, z tym jego cierpieniem, tylko żeby wiedziało, że kiedy cierpi, kiedy jest mu źle, no to może liczyć na tą najważniejszą osobę, która jest dla niego właśnie taką bezpieczną bazą. Też przypomniał mi się fragment mojej rozmowy z Asią Gutral w czasie rzeczywistym sprzed paru dni. Właśnie o tym smucącym się dziecku, któremu tam, nie wiem, balon pękł. Że właśnie, nie wiem, czy to dobrze zobrazuje, więc popraw mnie w razie czego. Że mamy opcje, dwie takie niezdrowe opcje, czyli właśnie wyśmianie tych emocji, powiedzenie, no to przecież nic się nie stało, jakby dlaczego płaczesz, jakby bagatelizowanie tych emocji. Czyli zakładam, że to jest takie raczej unikające. I z drugiej strony mamy rodzica, który powie, zobacz, to jest drugi balonik, patrz, jakby rozpraszam cię, zaraz zaspokoję wszystkie twoje potrzeby, tak żebyś w ogóle też nie czuła tego smutku, tylko ja za ciebie to zrobię. Wtedy wydaje mi się, że to jest to takie zbyt bliskie przywiązanie do rodzica, który nagle zbawia nas i też nie pozwala nam przeżyć emocji, tylko za nas w ogóle bierze ten smutek i przynosi nam rozwiązanie, nie pozwalając nam przeżywać. Czy to ma sens, ten przykład, który podałam? Tak, tak, on ma sens, bo tak naprawdę jak przyjrzymy się obu tym zachowaniom, o których powiedziałaś, to żadne z nich nie jest odzwierciedleniem emocji tego dziecka. Każde z nich jest próbą jakiegoś albo zaprzeczenia tym emocjom, albo tego, żeby sprawić natychmiast, że to dziecko przestanie się czuć tak, jak się czuje. Czyli żadne nie jest taką informacją, okej, ja przy tobie jestem, kiedy jest ci smutno, jestem tutaj, jestem twoim rodzicem, pocieszę cię. Ale no nie w taki sposób, że natychmiast muszę coś zrobić, prawda? Tutaj nie jest potrzebne działanie. Potrzebne jest to, żeby pobyć z tymi emocjami, żeby pokazać temu dziecku, okej, ten smutek jest w porządku, to jest w porządku, co czujesz, ja przy tobie jestem, możemy się razem zastanowić, co z tym zrobimy. Jakby tu nie chodzi o takie działanie w panice, prawda? Bo to też nie jest odpowiedzią na potrzeby dziecka. I myślę, że to jest właśnie kluczowe, że te dzieci, które mogą się wydawać rozpieszczone, bo rodzice tak natychmiast reagują, właśnie one wcale nie mają za bardzo
zaspokojonych potrzeb. Swoją drogą nie da się mieć za bardzo zaspokojonych potrzeb, tylko właśnie rodzice odpowiadają nie na te potrzeby albo nieadekwatnie odpowiadają na te potrzeby, więc te dzieci zaczynają coraz bardziej się domagać, bo jeżeli jest mi smutno, że mi uciekł balonik, to najprawdopodobniej ja wcale mogę nie chcieć w tym momencie nowego balonika, tylko potrzebuję się wypłakać, posmucić, że uciekł mi ten balonik, bo ja lubiłam ten i chciałam ten. I jak mi rodzic skupi następny, to być może zacznę płakać jeszcze głośniej, bo tamten był różowy, a ten jest zielony. Albo się trochę pocieszę, ale to nie będzie to samo. Więc tutaj chodzi o takie bycie w tych emocjach z dzieckiem, towarzyszenie mu w tych emocjach, pokazywanie, to jest okej, co czujesz, ja tutaj jestem przy tobie, kiedy jesteś zły, kiedy jesteś smutny, kiedy cierpisz, kiedy się boisz. I to buduje w dziecku takie przekonanie, że w tych wszystkich trudnych emocjach, w dorosłości, mogę liczyć na pomoc bliskich, mogę sięgać po wsparcie. Jeżeli nie mam takiego przekonania, że w trudnych emocjach mogę sięgać po wsparcie innych, to będę sobie radzić z tymi emocjami na najróżniejsze sposoby, często takie bardzo szkodliwe, prawda? Bo my jesteśmy jako ludzie zwierzętami stadnymi, potrzebujemy innych ludzi do tego, żeby czuć się dobrze i że jakby ten właśnie biologicznie wbudowany w nas ta tendencja do tworzenia więzi też jakby sprawia, że my potrzebujemy innych ludzi do regulowania emocji. Nikt z nas nie jest w stanie funkcjonować, radzić sobie ze wszystkimi emocjami bez innych ludzi. I umiejętność korzystania z tego wsparcia jest bardzo ważna i budowanie tej umiejętności w dziecku jest bardzo ważne. Inaczej, jeżeli nie możemy korzystać z tego jako pomocy w regulowaniu emocji, to właśnie sięgamy często po różne destrukcyjne zachowania. Czasem to będą jakieś samouszkodzenia, czasem to będą różne używki i multum innych rzeczy, które nam szkodzą. Więc jakby to jest super ważne, żeby uczyć dzieci, że mogą sięgać po wsparcie i mogą prosić po wsparcie. Niestety to jest trochę w kontrze do tego, co myślę, że w naszej kulturze mocno jednak jest zakorzenione, czyli że fajne dzieci to są te dzieci samodzielne, te dzieci, które nie płaczą, te dzieci, które nie proszą o pomoc. To wtedy popatrzymy i powiemy, jaki grzeczny, tak się sam bawi i w ogóle nie płacze, że ktoś mu zabrał zabawkę. Tylko najczęściej to niestety te dzieci, o których tak powiemy, to są dzieci z unikającym stylem przywiązania, a wcale nie bezpiecznym, bo bezpieczne dzieci będą okazywały, że jak mi ktoś zabrał balonik, to kurczę, jest mi smutno i biegnę do mamy i powiedzieć, że jest mi smutno. Czy unikający rodzic, powiedzmy bez refleksji, wychowa unikające dziecko, czy może być tak, że właśnie wychowa to lękowo do niego przywiązane? Wychowa prawdopodobnie dziecko z którymś spoza bezpiecznych styli przywiązania. Niekoniecznie to będzie tak, że to będzie również dziecko unikające. Ono może być też właśnie lękowo ambiwalentne, jeśli ten rodzic będzie jakoś próbował odpowiadać na te potrzeby, ale w sposób jakiś taki nieprzewidywalny czy bardzo chaotyczny, to może też wytworzyć się u takiego dziecka więź właśnie ambiwalentna. Ale zastanawiam się też, bo mówi się, że zanim założymy dziecku maskę tlenową, trzeba założyć sobie, więc możemy być dobrzy w teorii i chcieć wychować dziecko w sposób bezpieczny, respektując ich emocje, dostrzegając i odpowiadając na ich potrzeby, ale czy jeżeli my nie przerobiliśmy tego w sobie i sami nie jesteśmy jakby skomunikowani właśnie ze swoimi emocjami i potrzebami, czy my jesteśmy w stanie wykonać to zadanie, czy jednak nawet jeżeli zweryfikujemy, że jesteśmy jacyś tam, już dajmy ten przykład unikowej osoby, to czy możemy po prostu zaakceptować to i przejść na bezpieczne wychowywanie dziecka, czy najpierw jednak trzeba siebie wyprowadzić, żeby móc być takim rodzicem, który to dziecko wychowa w bezpieczny sposób? Myślę, że jeżeli mamy taką świadomość tego, że mamy unikający styl przywiązania, ale nie chcemy go przekazywać dziecku, to z tym też wiąże się to, że musimy z naszym dzieckiem wejść w bezpieczną relację, więc siłą rzeczy musimy się jakoś zająć tym naszym stylem przywiązania. Możemy to robić też w relacji z dzieckiem i to jest też fajne, bo my jako ludzie w relacji z dzieckiem też się rozwijamy i też się zmieniamy i też doświadczamy jakby innych rodzajów bliskości niż do tej pory i to może być pewna szansa na to, żeby doświadczyć innych
innej relacji niż dotychczas. No ale znowu tutaj potrzebna jest pogłębiona refleksja i świadomość tego, w co ja zostałam wyposażona w moim domu przez moich rodziców, co ja chcę przekazywać moim dzieciom, czego nie chcę. Moim zdaniem da się to zrobić jakby samodzielnie, podejmując taką decyzję. Oczywiście psychoterapia jest tu bardzo pomocna. Mhm. Ale jeżeli chcemy to robić samodzielnie, no to właśnie wymaga to takiej ogromnej, ogromnej świadomości samego siebie i tego, co na nas wpływało, w jaki sposób i jak chcemy budować relacje z tym dzieckiem, a to może być też no, takim doświadczeniem zmieniającym życie i zmieniającym nasz styl przywiązania, jeżeli zdecydujemy się budować z dzieckiem właśnie takie bezpieczne przywiązanie i wtedy sami możemy doświadczyć tego, jak to wpływa na nas i jak się czujemy w takiej bezpiecznej relacji. To jest bardzo piękne, taka perspektywa, że to dziecko też może być takim naszym nauczycielem, ukośnik, uzdrowicielem wręcz. Tak, tak. Tylko wymaga to oczywiście przejęcia odpowiedzialności za przez rodzica, bo jeżeli wejdziemy w macierzyństwo czy tacierzyństwo z takim oczekiwaniem, no to dziecko mnie uzdrowi i mnie naprawi, to jest bardzo niebezpieczne. Tak, to są same zagrożenia. Ale jeżeli jakby to my podejmujemy decyzję, ja chcę się zmieniać w relacji z moim dzieckiem, chcę pracować nad sobą, chcę pracować nad naszą relacją, chcę tworzyć fajną, bezpieczną, dobrą relację z dzieckiem, to jest doświadczenie, które może być bardzo, bardzo budujące dla samego rodzica. To powiedz mi na koniec, oprócz tego, że przyjrzenie się tematowi swojego stylu przywiązania może wpłynąć dobrze na to, że będziemy fajnym rodzicem. Jaką ty widzisz największą korzyść, by tego tematu nie bagatelizować i żeby zastanowić się nad tym, jaki mamy styl przywiązania? No po prostu, w jaki sposób to może wpłynąć na nasz, nie wiem, komfort życia i codzienność? Dlaczego warto? Myślę, że powodów jest mnóstwo, dlaczego warto się temu przyglądać. No przede wszystkim dlatego, żeby uniknąć cierpienia. Myślę, że to jest chyba taki... Dobra motywacja w ogóle. Dobry motywator, prawda? Bo jakby cierpienia z różnych poziomów, bo te pozabezpieczne style przywiązania będą wywoływały w nas cierpienie w momencie, kiedy angażujemy się w relacje i kiedy właśnie dochodzi tam do tych wszystkich sprzężeń zwrotnych, i dzieje nam się krzywda i powtarzamy te doświadczenia z naszego dzieciństwa i po raz kolejny doświadczamy często nawet takich traumatycznych przeżyć. No ale też chodzi o takie cierpienie zupełnie niezwiązane z relacjami. To może nie zupełnie niezwiązane, ale niezwiązane z relacjami takimi romantycznymi, czyli to, że czuję się, nie wiem, przerażona albo czuję się okropnie, kiedy jestem sama, kiedy akurat nie jestem z nikim w związku. I znów to jest cierpienie, którego nie musimy czuć, jeżeli się zajmiemy właśnie tym naszym przywiązaniem i tym, jak ja się czuję ze sobą, jak się czuję z innymi ludźmi, no to też jest cierpienie, którego może być w naszym życiu mniej. Też takie przeżycia związane z tym, że czuję się odrzucona nie wiem, przez przyjaciół, przez znajomych, że czuję się odrzucona przez szefa w pracy. No to też są doświadczenia, które jakoś sięgają do tych naszych stylów przywiązania, więc myślę, że zajęcie się naszymi stylami przywiązania naprawdę jakby redukuje to, ile cierpienia przeżywamy, a z kolei pozwala nam doświadczyć dużo spełnienia, radości, szczęścia, no bo taka bezpieczna i dobra relacja, właśnie niekoniecznie romantyczna, ale w naszym życiu, no jest ogromnym źródłem satysfakcji, przyjemności i radości. Przekonałaś mnie. I wierzę, bardzo się cieszę. Przekonałaś też wielu, jak nie wszystkich naszych słuchaczy. Ja Tobie bardzo dziękuję za rozmowę. Był to ogromny przywilej móc w ogóle słuchać na żywo takiego, nie chcę powiedzieć, że wykładu, no bo rozmawiałyśmy, ale ten cały kontekst i historyczny, i naukowy był to, no jak miód dla mnie, więc dziękuję Ci bardzo i życzę wszystkiego dobrego. A ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Dzięki wielkie. Dzięki. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i jak zawsze przypominam, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano i możecie posłuchać go na Spotify, iTunesie i na YouTubie, a w każdy pierwszy dzień miesiąca, czyli o ile mnie mój kalendarz nie myli już jutro,
czeka na Was solówka z inspiracjami. Niezmiennie odsyłam Was też na mojego Instagrama, Karolina Sobańska, tam publikuję regularnie. Staram się 3 razy w tygodniu wrzucać dla Was post, a wraz z nim moje przemyślenia w formie takich mini felietonów. Jest to też przestrzeń na to, abyśmy wymieniali się wrażeniami i refleksjami związanymi z tematami okołopodcastowymi. Także jeżeli macie ochotę podyskutować, wymienić poglądy i tworzyć wspólnie taką przyjemną społeczność, to zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie. Raz jeszcze wielkie dzięki za to, że jesteście, że słuchacie i do usłyszenia niebawem. Cześć!